Ten film powstał dzięki wsparciu naszych patronów na Patronite i YouTube. Dziękujemy. Witam was moi drodzy w kolejnym materiale. Materiale oczywiście na naszym kanale i to, co widzicie za moimi plecami, to jedna z bardzo ładnych, jedno z bardzo ładnych zdjęć wyładowań atmosferycznych. Prawdopodobnie wyładowanie jest to wyładowanie dodatnie z racji tego, że no, mamy bardzo. Całkiem pokaźny piorun i do tego z uderzający jest dosyć wysoka. Wydaje się, że jest to wyładowanie dodatnie. I generalnie sama komórka burzowa jest naprawdę naprawdę piękna. Zdjęcie wykonane z tego co wiem w 2020 roku w Stanach Zjednoczonych, no tam to są burze, ale i u nas też te burze będą całkiem ciekawe już niedługo, bo prawdopodobnie 16 marca. Ale zanim to nastąpi, przyjrzyjmy się temu, co się dzieje w Europie i temu, co się działo w ostatnich godzinach nad Europą w wielu miejscach. Oczywiście zachmurzenie Europa, jedynie tutaj Półwysep Iberyjski w całkiem ładnej pogodzie, Półwysep. Skandynawski po ostatnich niżach, tym razem ta pogoda była tutaj zdecydowanie ładniejsza, no ale zmierzają do nas kolejne fronty, kolejne niże wraz z frontami atmosferycznymi. Jedyne miejsca, gdzie tutaj nie zagraża, nie zagrażają te niże, jest to północna Rosja. Nad Oceanem Atlantyckim mamy niż Gabriel, który cały czas się rozbudowywuje, kierując się w stronę Europy Zachodniej. Nad Wyspami Brytyjskimi mamy niż Florentin, który również jest całkiem dynamiczny, zmierza w kierunku Europy Skandynawii przede wszystkim. I widzimy tutaj całkiem mocną konwekcję nad Półwyspem Iberyjskim, nadal wyż, wyż Laris, tu generalnie w wielu miejscach bezchmurne bez niebo. Natomiast na Bałkanach burze, z takich ostatnich informacji, które do mnie dotarły w Zadarze, chociażby w Chorwacji, wystąpiły powodzie błyskawiczne w związku z tymi burzami, opadami konwekcyjnymi, również w Grecji. Tych burz jest całkiem dużo. Bułgaria w południowa również tutaj skąpana tymi burzami. No, dzieje się w Europie bardzo dużo, jeśli chodzi natomiast o Polskę, no to mamy zachmurzenie. Zachmurzenie w wielu miejscach całkowite, natomiast w Polsce północno-zachodniej i generalnie zachodniej coraz więcej pokazywało się słońca w godzinach popołudniowych, wieczornych. Szansa na burzę była w województwie Małopolskim, tam pojawiła się konwekcja, jednak dosyć szybko została wypchnięta poza nasze granice. Kraju na pozostałym obszarze zachmurzenie duże do całkowitego. No i opady. Te opady występowały. No i nadal lokalnie pada w Polsce południowej, centralnej, północno-wschodniej. Jednak te opady z godziny na godzinę powinny być coraz słabsze. Jeśli chodzi o podsumowanie takich ostatnich 24 godzin, najwyższe temperatury notowano w Słubicach. W Wrocławiu i Nowym Sączu 14, ponad 14 stopni Celsjusza. Jeśli chodzi natomiast o porywy wiatru w ciągu ostatnich 24 godzin najsilniejsze zanotowane były w Olsztynie, Mikołajkach, Elblągu, tam powyżej 54 km na godzinę, Śnieżka z 72 km na godzinę i Kasprowy Wierch 83 km na godzinę. Tutaj mamy z, ze strony DWD Mamy systemy frontów atmosferycznych, i na razie nad Polską do Polski zbliża się pole podwyższonego ciśnienia związane z wyżem Laris. A te Niże Gabrieli-Florentina, które wam pokazywałem wcześniej na mapach satelitarnych, przemierzają bardziej w kierunku Morza Północnego o tak bym to nazwał. Co dalej, jeśli chodzi o noc i o kolejny dzień. Niżej Florentina i Gabriel będą nadal zmierzać w kierunku Morza Północnego i wybrzeży Norwegii. Wyżej Laris będzie nadal kierował się w stronę Czech, pogranicza czesko-niemieckiego z ciśnieniem 1022 hektotoskalę niż Elfi będzie powoli się wypełniał, natomiast nad Polską będziemy mieli pole podwyższonego ciśnienia i te ciśnienie lokalnie nam dosyć mocno wzrośnie, szczególnie w Polsce wschodniej. Tak samo jak temperatury. Całkiem przyjemna pogoda, całkiem przyjemne temperatury, szczególnie w Polsce zachodniej, tam będziemy mieli te temperatury całkiem wysokie, co zaraz Wam oczywiście pokażę, a to wszystko dzięki spływowi tych, tych, tego, tego cieplejszego powietrza dzięki wyżowi Laris, bo cyrkulacja jest od wyżu w, kierunku, w kierunkach zewnętrznych, więc tutaj będzie nam trochę to cieplejsze powietrze dopływać, natomiast niż Elfi zacznie zaciągać coraz chłodniejsze powietrze nad Polską południowo-wschodnią. Dobra informacja jeśli chodzi o wiatr, bo wiatr będzie słaby, jedynie w górach może trochę mocniej powieć, na pozostałym obszarze już sytuacja się uspokoi, silnego wiatru nie będzie. W nocy opadów będzie coraz mniej, w Polsce centralnej, północnej będą... Zdecydowanie zanikać w Polsce południowej może jeszcze padać, szczególnie w województwie małopolskim podkarpackim, tamten deszcz może występować. W województwach zachodnich, przede wszystkim w Wielkopolsce na Kujawach, mogą występować szczególnie nad ranem mgły, które będą utrudniały jazdę. Jeśli chodzi o temperatury na południu i na zachodzie od 4 do 6 stopni Celsjusza w Polsce wschodniej od 1 do 2 stopni. Celsjusza. No i wiotr, jeśli chodzi o ten wiotr, to będzie wiał ze wschodu w kierunku zachodnim, na, we wschodniej części Polski. No, na południu będzie kierował się w stronę e, naszych... W centrum i na południu będzie kierował się wiatr. Na południe, na północy i północnym zachodzie praktycznie nie powinno zbyt mocno wiać. I jeśli chodzi o kolejny dzień, czyli o środę, e, od zachodu zaczną przychodzić... Chodzić przejaśnienia, szczególnie ta ściana zachodnia w godzinach południowych, popołudniowych, tutaj całkiem ładna pogoda. Opady jeszcze będą występowały przede wszystkim w województwie Małopolskim i Podkarpackim. Tam lokalnie może padać cały dzień na południe od Krakowa. Na pozostałym obszarze również, szczególnie w pasie od województwa warmińsko-mazurskiego po województwo świętokrzyskie, te opady są możliwe, ale już powinny być zdecydowanie słabsze. Na wschód od tych regionów, ani deszczu ani słońca, po prostu zachmurzenie duże do całkowitego, no i tam temperatury będą najniższe od 4 do 6 stopni Celsjusza, ale na zachodzie, tam gdzie słońce się pojawi, te temperatury w godzinach południowych wzrosną do 12 bądź 13 stopni Celsjusza. No i jeśli chodzi o wiatr, strefa ciszy będzie przemieszczać się w kierunku wschodnim, po południu i wieczorem od Olsztyna do Warszawy bardzo słabe porywy wiatru lub ich brak. Na południu Polski wiatr będzie kierował się w stronę południową, natomiast na zachodzie będzie wiał z zachodu w kierunku wschodnim. Całkiem ciekawie całkiem ciekawie. No i teraz istotna sprawa, czyli ten szesnasty. Ale zanim będziemy rozmawiać o szesnastym, trzeba zacząć tutaj od piętnastego zobaczyć generalnie genezę tego zjawiska. Jeden z tych niżów, prawdopodobnie niż Gabriel, będzie przemieszczał się nad Morzem Północnym, przy czym on nie będzie kierował się bezpośrednio nad Morze Północne, ale on się bardziej skieruje nad Morze Bałtyckie. No i będzie miał tutaj również Zatokie Zatokę, zatokę, zatokę niskiego ciśnienia, i ta zatoka nad Polską właśnie przyniesie nam te ciekawe zjawiska. Jeśli chodzi o temperatury. W 15 temperatury dosyć wysokie w Polsce zachodniej przede wszystkim z racji tego, że ten niż, który będzie się do nas zbliżał, jego cyrkulacja z zachodu będzie ciągnęła całkiem ciepłe powietrze w kierunku między innymi Polski, natomiast po północnej stronie chłodne powietrze zacznie spływać w kierunku chociażby Wielkiej Brytanii. No i temperatury. Temperatury 15 w Polsce zachodniej przede wszystkim wysokie, tam od 14 do 16 bądź 17 stopni Celsjusza. Model Swiss HD 4x4 pokazuje 16 do 17 stopni Celsjusza w, w zachodnich regionach tutaj Polski, więc temperatury całkiem wysokie. Inne modele numeryczne, tak jak model tutaj ECMWF, pokazuje sytuację bardzo, bardzo podobną. Dalej. 16. godziny południowe, popołudniowe. Widzimy, że nisz wędruje nad południową Szwecją z zatoką niskiego ciśnienia, która znajduje się nad Polską i tu będzie przemieszczał się chłodny front atmosferyczny. Przed frontem będą tworzyły się linie zbieżności, które będą mogły dawać burze, będą mogły rodzić burze, ale to dziwnie zabrzmiało. No i temperatury. I w pierwszej fazie przemieszczania się tego frontu, w sumie przed prądem atmosferycznym, będziemy mieli całkiem wysoką temperaturę z racji tego, że powietrze ciepłe nadal będzie wpływać z południa w kierunku północnym, ale z północy coraz mocniej będzie płynęło chłodne. Powietrze. No i temperatury od 14 do 16 stopni Celsjusza, szczególnie w Polsce Centralnej, Południowej, Południowo-Zachodniej, od północnego zachodu będzie już postępowało ochłodzenie. Sprawdźmy inne modele, takie jak MCMWF. On widzi podobnie 16 lokalnie stopni Celsjusza i te temperatury będą wypierane. Trochę rozjeżdża nam się tutaj model GFS, bo on widzi ochłodzenie w centrum kraju i na południu. Raczej mało prawdopodobne przed frontem atmosferycznym, no ale jeszcze kilka dni zostało. No i już etap wieczorem, czyli noc w sumie z soboty na niedzielę, czyli z noc 16 na 17, niż już będzie nad Morzem Bałtyckim. Zatoka niskiego ciśnienia wraz z frontem atmosferycznym zacznie opuszczać nasz kraj. Nad Polskę spłynie chłodne powietrze z północy. Temperatury spadną i to całkiem mocno. Tam, gdzie w dzień było 16-17 stopni Celsjusza, w nocy będzie 4. 3 bądź 5 stopni Celsjusza. Ciepłe powietrze nadal będzie napływało, ale już poza nasze wschodnie granice, i ono nadal będzie wypierane przez te chłodne powietrze w północy. Zobaczcie, jaka różnica temperatur. W 17.00 o godzinie 4 rano w Polsce Wschodniej jeszcze te temperatury dodatnie, takie dodatnie 6, 8 stopni Celsjusza, ale w Polsce Zachodniej już 1, 2, 3 do 4 stopni Celsjusza. Wędrówka tego frontu atmosferycznego będzie, wędrówce tego frontu atmosferycznego będzie towarzyszyła energia potencjalna dostępna drogą konwekcji, która dosyć mocno zaznaczy się w województwie warmińsko-mazurskim i po części w województwie mazowieckim i tam szansa na te burze będzie na tą chwilę największa. To pokazują modele numeryczne, takie jak chociażby ICON-EU Icon i on widzi przede wszystkim burzę właśnie tutaj rozciągające się wzdłuż Strefy zbieżności i frontu atmosferycznego w województwie warmińsko-mazurskim, w województwie mazowieckim, ale też na południu, w województwie dolnośląskim bądź śląskim. To jest, powiem Wam szczerze, to jest taki wczesny, jakby to powiedzieć, front. Te burze to są jeszcze burze wiosenne. Naprawdę dużo może się zmienić i dużo może wpłynąć na to, czy te burze w ogóle powstaną, ale na tą chwilę. Trzeba tą sytuację obserwować, bo jest bardzo, bardzo ciekawa. Model CMWF również widzi wyładowanie atmosferyczne właśnie w linii tego frontu atmosferycznego. No i tutaj mamy jeszcze ECMWF raz, tym razem z meddesku, i również widzimy konwekcję. Konwekcję w dwóch pasmach: w pasmach w paśmie strefy zbieżności oraz już samego frontu atmosferycznego. Także tak jak mówię, obserwujemy jak będzie się coś działo. My na pewno będziemy w terenie. Relacja na pewno będzie trwała u nas na kanale. Przestawiamy się już oficjalnie na tryb taki letni bym powiedział, więc już inaczej z live'ami. Prognozami te prognozy będą krótsze, trochę inaczej robione. Zapraszam do instalacji aplikacji Monitor Burz, żeby być na bieżąco z tym wszystkim, bo naprawdę będzie się działo. A warto mieć aplikację zabezpieczającą nas przed tymi burzami. Jeżeli korzystacie z innej aplikacji, napiszcie w komentarzu z jakiej aplikacji korzystacie. Też przetestuję, nie ma najmniejszego problemu. Zapraszam również do subskrypcji naszego kanału. I dziękuję za to, że byliście z nami.